dzisiaj tutaj zebraliśmy się w sprawie maratonu pisania listów. Piszemy listy w sprawie ludzi, którzy zostali niesprawiedliwie posądzeni i umieszczeni w więzieniach oraz za sprzeciwianie się dyktatorskiej władzy. Za próbę szerzenia wolności słowa. Ja wybrałam Miriam Izaurę Lopez Vargas, która została w bestialski sposób porwana, gdy zawoziła swoje dzieci do szkoły. Została przywieziona do koszar wojskowych w Tijuanie i przez następnych kilka dni żołnierze gwałcili ją i torturowali pod pretekstem za przestępstwa narkotykowe. Po 7 miesiącach wypuszczono ją z więzienia bez postawienia jej jakichkolwiek zarzutów, więc moim zadaniem w tym liście będzie, aby napisać do prokuratora generalnego w sprawie właśnie tej kobiety, aby wszcząć śledztwo, które mogłoby osądzić tych ludzi, którzy skrzywdzili tą kobietę. Jestem zrozumiana sytuacją w świecie, która się dzieje i tak mało osób o tym wie. Dlatego cieszę się, że ta inicjatywa powstała i nasza szkoła się tak nie zaangażowała. Mam nadzieję, że to w jakikolwiek sposób pomoże tym ludziom. Dziękuję.